I wiecie, i rozmawiałem z Sebastianem przed tym, o czym będę mówił, i właśnie ten temat mnie tak zaczął nurtować i zacząłem po prostu przygotowywać się. Jakoś tam rozkminać, co znaczy Hades, co znaczy Sheol, co znaczy Abyss, Otchłań, co znaczy Tartar. Wszystko to chciałem jakoś tak rozkminić. Co znaczy ciemność zewnętrzna, co znaczy Gehenna. Chciałem jakoś to tak poukładać. Ale nauczyło mnie to. Nie miałem w tym jakiegoś takiego zapału. Zapytałem się Ducha Boże, wytłumacz mi to. Miałem taki sen. Stałem przed przed dwoma drzwiami. Z lewej strony i z prawej strony były drzwi. I to były drzwi, z których zaraz mieli wyjść ludzie, którzy byli oprowadzani po korytarzach byłej kopalni. Czyli gdzieś tam w podziemiach. Nie? I oni zaczęli wychodzić. Nie? I ja czekałem tam. Moim zadaniem było, żeby Bóg mnie tam postawił, żeby zaprowokować do pewnego człowieka. Nie? I oni wychodzili i po prostu byli zachwyceni, kiedy wychodzili, bo to było, to była jakby nowa rozrywka. Ludzie po prostu byli, ach, jak pięknie, niczego takiego nie przeżyliśmy jeszcze w życiu, nie? I im było jakby zakazane mówić o tym, żeby właśnie inni również też tego skosztowali, nie? Ale mieli tylko mówić, że przeżyli coś, czego jeszcze nie przeżyli, że to było najlepsze, najcudowniejsze przeżycie w ich życiu, nie? Tak tylko mieli powiedzieć, nic więcej. I kiedy oni zaczęli wychodzić takim korytarzem, już gdzieś tam szli do swoich domów czy samochodów, ja czekałem tak cierpliwie na tą osobę, bo widziałem, że przychodzili ludzie, ten nie. Naraz ta osoba, której miałem zaprorokować, pojawiła się, pamiętam jej twarz. I to taki blondyn człowiek, i on też był taki zachwycony. I zacząłem do niego mówić, ale jakoś po prostu to tak ciężko mi było, wiecie, ciężko, bo on był taki zachwycony i mówię, no jak on jest taki zachwycony, to on nic nie potrzebuje, nie? Co tak myślałem. Po co ja mu mam? Nie ma żadnego problemu. Tak wyglądał z zewnątrz, tak jakby wszystko było z nim w porządku, nie? A jednak Duch Święty mów, powiedz mu to, co ci poddam dla niego. I zacząłem mówić mu, że ten potencjał, to co Bóg ci dał, on to chce użyć. Że to jest, to zakopałeś, ale Bóg to chce. To jest jakby najwyższy czas, żebyś to użył, żebyś to wykorzystał dla Niego. Coś w tym rodzaju zacząłem mówić, ale to tak ciężko. Jeszcze chciałem mu tam przekazać, ale to po prostu widziałem taką mur, ścianę i on mówił, co? Nie może być nic lepszego niż w tych podziemiach, nie? On tak jakby zaczął kłócić się ze mną. Co ty mi tu gadasz? I naraz jakaś... Ja zadałem pytanie, Boże, dlaczego to tak jest ciężkie, że ludzie tego nie przyjmują, że czuję taki opór, jestem zniechęcony do tego, nie? Przecież to powinno tak płynąć ze mną, nie? Czułem taki opór i zniechęcałem się tym, wiecie? Przecież to jest takie piękne, nie ma nic lepszego. Czego ci ludzie, którzy są okłamani, po prostu nie przyjmują tego? Czemu, dlaczego głosimy to, a jest taki opór? Czemu tak mało ludzi to przyjmuje? I naraz podeszła taka osoba do mnie i odpowiedziała mi na to pytanie. Jakiś mężczyzna przyszedł i mówi do mnie, jeśli to się nie stanie dla ciebie obsesją, to nie będzie to dla ciebie łatwe.
to życie tutaj jest ważne, ale tylko dlatego jest ważne, żeby je utracić. Kiedyś w szkole, w technikum miałem taką zakładkę w książce i na tej zakładce było słowo, werset: lepsza jest łaska Twoja niż życie, nie? I nasze życie, wiecie, jest nieważne na tej ziemi. Jezus przyszedł i powiedział, że On jest życiem. W rzeczywistości, jeśli rezygnujemy z czegoś, ta rezygnacja jest wyborem czegoś lepszego. Nie rozumiem. Uwaga. My musimy raz na zawsze sobie powiedzieć, że my umarliśmy. Wszystko, co inne jest nam mówione, jest kłamstwem. My umarliśmy. Bóg nas nie retuszuje, nie poprawia nas. On nas zabił w Chrystusie i On nas wskrzesił w Chrystusie. O co chodzi w utożsamieniu? Że kiedy my utożsamiamy się z Chrystusem, kiedy ja wychodziłem z depresji, kiedy w ogóle objawienie tego, kim jestem w Chrystusie, w rzeczywistości uwolniło mnie z tej depresji. Kiedy Duch Święty objawił mi, kim ja jestem, jak Bóg się patrzy na mnie. Wiecie, Bóg mi pokazał, jak On się patrzy na mnie. Że On tak samo patrzy się, jak na swojego Syna. Jeśli w Nim mam upodobanie, jeśli ja znalazłem się w Nim, to dlaczego Bóg by miał mieć jakieś zarzuty do mnie? Jakiekolwiek. I dlaczego Paweł mówi coś takiego, że że cały świat jest was, a wyście Chrystusowi. Dlatego, że kiedy Bóg Ojciec poddał wszystko swojemu Synowi, kiedy Go wzbudził z martwych i On wstąpił do nieba, to już się zasiadł po prawicy Ojca, to już wszystko się stało. Wszystko się wykonało i kiedy my w to wchodzimy, to możemy powiedzieć, że mamy wszystko to, co Chrystus. Mamy początek i koniec. Gdyż On jest początkiem i końcem. I nie tylko On jest początkiem i końcem, ale my, będąc w Nim, już również mamy koniec. I my nie czekamy na przyjście Chrystusa. Gdyż Jezus powiedział, że przyjdę do was, kiedy odchodzę. Jak do nich przyszedł Jezus? Został zesłany Duch Święty. Jezus powiedział: nie zostawię was samych. On przyjdzie, z mego weźmie i wam oznajmi. Przecież mówi: będę z wami aż do skończenia świata. Nie? Nie zostawię was sierotami. Dlaczego Paweł mówi w liście do Kolosan, że już tam jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich? Dlaczego Juda mówi, że
Jezus przyjdzie wraz ze swoimi świętymi. Kto to będzie, będą ci święci? To co? Potrzebujemy zrezygnować z poznawania na poziomie umysłu. Jest napisane, że wiarą poznajemy. Wiarą poznajemy, że Bóg stworzył świat. Co? Mocą słowa. Że świat został, wszystko zostało stworzone z wody, mocą słowa Bożego, tak? Wiarą poznajemy to. To dlaczego, jeśli wiarą poznajemy, że to wszystko, co oglądamy dookoła, tę rzeczywistość, poznajemy to, że to Bóg stworzył, wiarą to poznajemy, to inne rzeczy, te duchowe, też poznajemy wiarą. Nie możemy tego poznać na poziomie naszego umysłu. Jakoś tego po prostu, jakoś to po prostu wytłumaczyć, nie? Jezus powiedział, jeśli nie wierzycie, jak wam mówię o tych ziemskich rzeczach i nie wierzycie mi, to cóż dopiero będę, jak będę wam o tych wyższych, o tych niebiańskich rzeczach wam mówił. To co, to gdzie my jesteśmy, nie? Paweł został zabrany tam do któregoś nieba, nie? Już nie wiem. Do trzeciego. Czy do trzeciego, czy... I widział rzeczy, o których nie godzi się mówić. Że nie będzie się chlubił z tego. I nie wiedział, czy to było w ciele, czy poza ciałem. Bóg wie, nie? I wielu z nas zaczyna mieć też podobne doświadczenia. Niektórzy z was słyszeli, niektórzy nie. Ja też miałem doświadczenie takie, że byłem po prostu w Egipcie. Ale w czasie, kiedy Izraelici tam byli uwolnieni. Ja tam byłem po prostu. I nikt mi po prostu nie powie, że tam nie byłem. Bo ja tam byłem. Amen. Amen. Gada się. Braciszku. Byłem w Nazarecie i widziałem Jezusa. I nikt mi nie powie, że pieprzę głupoty. Bo tak było i popatrzył mi się w oczy, nie? I zacząłem się cały trząść po prostu. I widziałem pewne zdarzenie, nie? Które miało miejsce. Kiedy uzdrowił 30 prostytutek. I tak naprawdę było. Jezus, ktokolwiek do niego przyszedł, po prostu go nie oceniał. Nie mówił mu, że coś ma najpierw zrobić, przejść jakiś kurs. Nie, on nikogo nie odrzucał, kto do niego przyszedł i potrzebował. On przychodził, wiedział, co człowiek potrzebuje, a pomimo to się pytał go, co potrzebujesz, nie? Zniżał się po prostu do nas. On się uniżył, nie? I stał się sługą. I pokazał, jaki jest tatuś. Amen. Z niego wypływała łaska, wiecie? On jaśniał tą łaską. Jeśli masz miłość, to masz łaskę. To się wszystko wiąże. Wiecie, to nie jest tak, że... Ostatnio pewien brat, chyba nie będzie miał za złe, powiedział, że to nie jest Ewangelia łaski, to jest Ewangelia miłości. To jest Ewangelia łaski. Dlatego, że Bóg nas tak umiłował, że okazał łaskę w Chrystusie. No, co tu dyskutować? Co tu się sprzeczać? Łaska wypływa z miłości. I ten ogień, który ja widziałem 3 lata temu,
który zalał Polskę i kiedy wchodziłem z tej depresji, Duch Święty wyniósł mnie na Polskę, widziałem ogień, jak cała Polska płonęła, nie? I pokazał mi, to co widzisz teraz, zacznie się za 3 lata, nie? Ja tak, co się dzieje, nie? Po prostu, przed chwilą byłem po prostu w takiej, wiecie, w takim... W dole, a naraz po prostu i widzę, myślę o rzeczach, skąd mam te myśli, nie? Byłem ostatnią osobą, która mogła się spodziewać czegoś takiego. I mam takie myśli, o, to co teraz widzisz, za 3 lata zacznie się dziać. Widziałem, że Polska płonie, widziałem po prostu, że uzdrowienia, te cuda, to było, uzdrowienia to było coś takiego, jak chleb powszedni, jak jemy sobie, kupujemy. To było coś takiego normalnego. To było tak na porządku dziennym, taka... Co dopiero te cuda takie, wiecie, dziwy Ducha Świętego inne. Do takiego stopnia, że szpitale były puste. Amen! Wraz z tym właśnie przyszło to prześladowanie. Prześladowanie, które jest opisane, że jakby bez tego prześladowania to prześladowanie wiąże się również z chwałą, która ma być nad zgromadzeniem wybranych. Jeśli nie jesteśmy prześladowani, to tak w rzeczywistości nie rozumiemy łaski, bo objawienie łaski wiąże się z prześladowaniem. Ta łaska, ona w liście do Kolosan jest napisane, że ta łaska rośnie i owocuje. Mówię wam, bez poznania łaski nie zaczniesz owocować. Amen. Myśmy kiedyś, kiedy to objawienie nam przyszło, kiedy siedziałem z Sebastianem, razem pracowaliśmy, szef nas zostawiał i razem rozmawialiśmy i na budowie nas zostawiał i zaczęliśmy po prostu rozmawiać. Duch Święty zaczął przez nas rozmawiać. I kiedy po prostu pamiętam to pierwsze pytanie, czy wiesz, że to, co Bóg ci daje, czyli zbawienie, nie możesz utracić. Nie możesz. Zostałeś wybrany przed założeniem świata. Amen! Amen! Amen. Bóg nie daje i odbiera. Amen. Bóg jest dawcą. Wiecie, ja ostatnio sobie uświadomiłem, że ja nie umiem o niczym innym myśleć. Nie umiem, nie potrafię. Dobrze, super, ja, super. Ale coś wam powiem, to jeszcze jest mało. To jeszcze jest mało. I w tym śnie właśnie, kiedy ta osoba przyszła i mi powiedziała, odpowiedziała mi, dlatego to jest takie ciężkie, że jeszcze nie stało się to obsesją dla ciebie. Ta natarczywość, mówię o tej natarczywości, o tej gorliwości, której Jezus powiedział, że tylko tacy oni zdobywają, ci gwałtownicy zdobywają królestwo. Nie znaczy, że oni go nie mają i że muszą mieć tą gorliwość, żeby go zdobyć. Nie. Objawienie już tego, co mają, kim są, powoduje tą gorliwość. Amen. Amen. My już jesteśmy w tym. I ta wiara, że my jesteśmy w tym, uwalnia nas.
To objawienie tej prawdy uwalnia nas, że nie ma innego poza tym. Bóg nas wybrał i koniec. Koniec i kropka. Nie ma jakichś dopowiastek, nie ma jakichś aneksów do umowy. Nie ma czegoś takiego. Bóg jest prawdomówny. Bóg nie jest człowiekiem. Każdy człowiek jest kłamcą, jak to napisał. Bóg nie jest człowiekiem. Największe objawienie, jakie możemy dostać, to dostać objawienie, że Bóg jest Bogiem. I to, że my jesteśmy w Nim. Jezus powiedział, że trwajcie we mnie, a ja w was. Nic bez mnie uczynić nie możecie. Kto wierzy we mnie, nie będzie zawstydzony. Amen. Dlatego możemy sobie śmiało poczynać. Wiecie, że ja jeszcze śmiało sobie nie poczynam? Tak, wiemy. Wiecie, że ja jeszcze tak w rzeczywistości nie głoszę do was? Pokaż, co umiesz. Spokojnie. Niech Pan pokaże. Ale... Jeśli my się męczymy, jesteśmy zniewoleni. Jeśli nie masz pokoju, mogę ci zagwarantować, że jest jakaś warownia, opresja od wroga, którą trzeba po prostu wygonić i zetrzeć na proszek. Wolność jest dla dzieci Bożych. Amen. Amen. Po co iść uwalniać kogoś, kto po prostu jest mu dobrze. Jest mu dobrze i on nawet nie wie, że jest zniewolony. Po co to robić? Po co to robić? My możemy wszystko. W Nim możemy wszystko. Alleluja. Każdy może wstać i do każdego tutaj osobno prorokować. Może to. Może to robić. Ale co przeszkadza? Co przeszkadza, żeby tak się stało? Brak wiary. Brak wiary, brak objawienia. Tego, że to może się stać, tak? I my naraz sobie myślimy, o to co ja muszę zrobić, żeby to się stało, żebym to mógł robić. Jest jedna potrzeba. Potrzeba poddania się. Alleluja. Bez poddania się nie ma tego strzału, nie ma tego wypchnięcia. Wiecie, często, kiedy Duch Święty sobie po prostu, mogę tak powiedzieć, Duch Święty mnie w taki spektakularny sposób używał, to moja modlitwa była taka: Boże, rób sobie co chcesz, użyj mnie, ja się poddaję, uczyń mnie błogosławieństwem dla innych. Ja tu jestem nieważny. I on przychodził i ja tak bym nie uczestniczył w tym, wiecie? Bo po co miałem uczestniczyć w tym? Kiedy my swoje życie, w rzeczywistości to nie jest nasze życie, ale kiedy mu się właśnie poddajemy,
On cieszy się, on może zstępować, on może czynić. Ale my, jest też taki problem, że my mamy wyobrażenie, jak to się stanie. Też właśnie to wyobrażenie musimy odrzucić. I powiedzieć, Panie, rób co chcesz. Nie moja, tak Jezus powiedział, wola, ale Twoja wola niech się dzieje. I to czyni On. On przyszedł nam usłużyć. Wiecie, że On teraz wstawia się za nami? Wstawia się za nami? Wstawia się za nami. Orientuje. Jest napisane, że wierzymy dzięki przemożnej sile. Tej sile, tej mocy. I że to nic nie jest z nas. Nic kompletnie jest z nas. Będziemy to mówić i głosić łaskę. Że nic z nas. Bo gdyby coś było z nas, to już by to nie była łaska. Mirek nawet zdaje sobie sprawę, zaprorokował dzisiaj mi. I powiedział, Zbyszek, ty masz to wszystko, ale jeszcze się boisz, bo trochę jeszcze... masz pytanie i taką wątpliwość. Aby to jest tak dobre, Panie, jak mi mówisz, że to jest tak wspaniałe. I myślę, że nie tylko ja mam taką wątpliwość, że my boimy się. Boimy się zanurzyć głębiej. Amen. W te wody. Myślimy, że coś tracimy, nie? Że coś dajemy Bogu, nie? A w rzeczywistości dajemy Mu coś, co On nam dał już. Wpisujemy się w rolę. To jest niesamowite, że... To poddanie wyzwala to, co Bóg ma w sercu. Kiedy ty oddajesz Mu się, oddajesz Mu swój język, swoją mowę, kiedy przychodzisz i zaczynasz mówić do Niego. Kumanto bedori matosti ciaboga daluti bagoti kato badu badi adore dasi ato kalara bodja magi makumetios prato maio loro dia moti jebago badia parota Sido Pagadara, Gigio Bandi, Bugilara Visi, Bujimana la Comito, Bejato Matela Rotti, Giombre Cometci, Ler Visinasi, Bojinagatota, La Bogadio Curonta Tatara, Cimo Mandi la Reto, Fantinati. I twój umysł mówi ci, nic się nie dzieje. Dokładnie tak jest. Twój mi umysł, albo nie twój umysł. Ktoś ci mówi, co ty robisz. Przestań.
Dziękuję. Szalejesz. Tak właśnie. Zwariowałeś. Tak właśnie. Ale tutaj czujesz się dobrze. Tu jest spokój. Im bardziej kontynuujesz to guma dilopa, dżumbara diomata, guma chananana, dżumbala rytana, dżumana larana, duma sandalara. I poddajesz te myśli w posłuszeństwo Chrystusowi, prawdzie, która jest ukryta głęboko tutaj. Tilamo talaria tandalara pokasidala lurandala. Czerpiesz. Pijesz z tego źródła, które gdzie jest? Tutaj. Tutaj jest to źródło. We wnętrzu. W tych pismach. Tobie jest źródło. Jezus powiedział, badacie to, studiujecie i myślicie, że macie życie. One, te pisma świadczą o mnie. Wam chcę powiedzieć, kochani. Amen. Gramatycy. Amen. Jesteś ciepło. One świadczą o mnie. Gdzie jest Chrystus? Nie mów. Nie słuchajcie tych. O, tam jest. Nie, tutaj jest Chrystus. Tam jest Chrystus. Gdzie jest Chrystus? Jest w nas. Nadzieja chwała. Amen. Amen. Odkrywajcie. W nim jesteśmy, w nim się poruszamy. Amen. Powiedz słowo, amen. Nie możesz już skreślić. Amen. Amen. Jan mówi, kto się narodził z Boga, nie może grzeszyć. Gdyż posiew Boży jest w nim. Wszystko i na temat. Nawet mi objawił, co to znaczy. Według mnie i mojego objawienia, ja bym tak przetłumaczył ten werset, kiedy mówi: a jeśli nawet ktoś by zgrzeszył. Czytaliście to? I tak ma być napisane. Tak to ma być przetłumaczone. Jeśli nawet by ktoś zgrzeszył, mamy i tak orędownika w niebie. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Co ty mówisz, człowieku? Słyszę już te myśli. Bóg lubi zaskakiwać. I On nawet zaskoczy tych, którzy najbardziej śmiało sobie poczynali. Amen! Co dopiero tych słabych w wierze. Jego łaska jest czymś niesamowitym. Ona rośnie i owocuje. Kiedy znajdziesz się w nim, nie ma innej możliwości, nie ma innej opcji. Prędzej czy później będziesz owocował. Przesłanki. Ale jest przyspieszenie, wiecie? Jest przyspieszenie. Widzę to po ludziach, którzy przychodzą do Pana. Jest walka. Walka w naszych umysłach.
walka przede wszystkim o wiarę. I ta walka już jest zwyciężona. My musimy raz na zawsze mieć tą postawę poddania się. A to poddanie jest... To poddanie przynosi odpocznienie. Jeśli to poddanie przynosi ci zmaganie, wróć. To nie jest poddanie. Poddanie nie jest zmaganie. Mi zawsze coś nie pasowało, wiecie? Kiedy ja słuchałem, że człowiek musi coś zrobić, człowiek musi coś sobie zapracować, coś po prostu uczynić, żeby, wiesz, żeby się pocił, żeby się spocił, żeby się tak spracował, nie? Żeby wiedział, że coś zrobił, wiecie? No nie. My wchodzimy w to odpocznienie i odpoczywamy od swoich dzieł, tak Bóg odpoczął od swoich. On jest tym odpoczynieniem dla nas. Jezus stał się dla nas wszystkim, we wszystkim. O czymkolwiek nie pomyślisz, Jezus stał się twoją sprawiedliwością, Jezus stał się twoim uświęceniem, Jezus stał się twoim życiem, Jezus stał się twoją drogą, prawdą. Jezus jest odpowiedzią na każde twoje pytanie do twojego tatusia. W nim są ukryte wszelkie skarby mądrości, wszelkie klejnoty. W nim jesteś ty, ja. I wielu, których jeszcze powołam. Wielu. Jest napisane, że nikt nie mógł zliczyć liczby tych, którzy wznieśli pieśń. Nikt nie mógł zliczyć liczby tych, którzy stali przed Jego tronem. Nikt nie mógł zliczyć tej liczby. Tak jest zrobił. Nikt nie mógł zliczyć tej liczby. Cieszę się. Ratuję się. Bo jesteśmy na skraju czegoś, tego ukrytego planu, który się ma objawić w końcówce wieków, jaką Bóg ukrył swoich wywołanych. I to się zacznie objawiać, to już się objawia. A znakiem tego jest odpocznienie. Znakiem tego jest ta intymna relacja. To Pan czyni nową rzecz na ziemi. Kobieta zaleca się do mężczyzny.
Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, nie pytaj ludzi, nie pytaj nas, nie pytaj kogokolwiek tutaj. Zapytaj Jego osobiście. Czyś ten, który stworzył usta, uszy. Ten, który stworzył uszy, nie może słyszeć? Czyż ten, który stworzył usta, nie może powiedzieć? Ja związuję wszelkiego ducha niewiary. Ja związuję wszelkiego ducha niewiary na tym miejscu. Nad każdym życiem. Nad każdym istnieniem. Tutaj, w tym pomieszczeniu, związuje wszelkiego ducha niewiary. I ogłaszam wiarę. Bożą wiarę. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla Boga. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla Boga. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla Boga. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kto wierzy we mnie, te same rzeczy będzie czynił. I większe czynienie będzie rzeczy. Kto wierzy we mnie, te same rzeczy i jeszcze większe będzie czynienie. Bo co? Bo ja idę do Ojca. A co się stanie, jak pójdę do Ojca? Poślę wam pocieszyciela Ducha Prawdy. Na co jeszcze czekacie? Na co jeszcze czekacie? Na co czekacie jeszcze? Wołaj do mnie, a oznajmię ci rzeczy niedostępne, ukryte. Oznajmię ci je. Wołaj do mnie. Odpocznienie. Być moje odpocznienie. Bara żydu, bagot i zigalara macandara macandara zacianda. Uzinę galara macandara macandara macandara. Uzinę galara macandara macandara macandara. Ura ma gubie malare minara macandara. Ura ma darza lara macandara. Nie polegaj na człowieku. Zina galinara macandara la madura na tasandara. Zina galara macandara macandara macandara. Nie możesz przebaczyć? Przyjdź do mnie, ja ci pomogę przebaczyć. Nic siebie nie możesz uczynić. Nawet przebaczyć nie możesz siebie. Ora na 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 na. Nie umiesz sobie przebaczyć tego, co zrobiłeś? Zina na 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 na. Czujesz się niegodny? Zina na 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 na. Ora na 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 na. Ja uczyniłem cię godnym. Tara na 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 na. Odrzuć kłamstwo. Odrzuć kłamstwo. Odrzuć kłamstwo. Ważne jest to, co ja myślę o tobie.
Dziękuję Wam. Cieszę się. Raduję się. Raduję się. Raduję się z Was. Czy wiesz, że Stwórca nieba i ziemi, morza i to, co je wypełnia, i wszystko, co zostało uczynione, raduje się to. Ten, który to uczynił, raduje się to. Czy wiesz, że jesteś jego koroną stworzenia? Czy wiesz, że On dał Ci wszystko? On poczcił się wszystkim. On podzielił się z Tobą swoim synem umiłowanym, Twój tatuś. Jeśli go wydał za Ciebie. Bo ja to zrobiłem. To był mój ukryty plan. Gdyby władcy tego świata poznali ten plan, nie ukrzyżowali tego. Ja czy nie, co zechcę. Ja zakryłem to przed jego oczyma. I wiele rzeczy teraz jest jeszcze zakrytych przed nim. Chcesz to wejść w pełni? Amen. Czy chcesz wejść to bez reszty? Amen. Całkowicie, w pełni. Czy chcesz? Nienawidzić to swoje życie. Czego się spodziewałeś? Że dam 10% Ci? Że dam 20% Ci? Co chcesz, abym Ci uczynił? Co chcesz, abym Ci uczynił?